współpraca. Sam z tym. I lepiej niech nie wraca. A, już rozumiem. Hej, chłopaki, wracajcie, wracajcie! Wszystko wam wyjaśnię! Po angielsku współpraca to teamwork i jest w nim M i E, me, czyli ja. Jednak przecież każdy zespół składa się z jednostek i wie to każdy z nas. Zaraz, momencik, wysłuchajcie mnie do końca. Dobra, patrzcie, gotowi? Bierzemy więc literę T z Dundersztyc i E, które Karen w sobie ma. Kary da nam A, no a Maggie da nam M, tak właśnie team tworzymy nasz. O rany, poszło łatwiej niż myślałem. Gdybyśmy mieli W, moglibyśmy napisać teamwork. No właśnie, makał to po angielsku ara i ma W. Czyli może się udać, dobra, zaczynamy jeszcze raz. Bierzemy te ukryte w słowie Dundersztyc, E, Karen w sobie ma. Kary da nam A, no a Maggie da nam M, tak właśnie team tworzymy nasz. Makał to ara, to W w sobie ma. Weźmiemy O, co w ocelocie jest, to ja. Weźmiemy R z Karego i K od Karen współpracy. Czuć już smak i już czuć współpracy smak. Więc powinniśmy współpracować, współdziałać raz po raz. Zespół to nie tylko ja, bo zespół tworzy każdy z nas. Dobra, teraz razem. Więc powinniśmy współpracować, jak zespół, działać raz po raz.